Podziemna trasa turystyczna o długości około 600 metrów jest pamiątką po kilku kondygnacyjnych wyrobiskach, korytarzach i pomieszczeniach wykopanych pod miastem przez mieszkańców Kłodzka w XVI i XVII wieku. W okresach pokoju piwnice wykorzystywano jako magazyny, a w czasach wojen jako awaryjnie zaopatrzone schrony. W ramach projektu pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym w Kłodzku etap drugi wyposażono podziemną trasę turystyczną w elementy, które wprowadzają zwiedzających w klimat XVI, XVII i XVIII-wiecznego Kłodzka, dość dobrze prosperującego, ale i targanego zbrojnymi konfliktami oraz narażonego na klęski żywiołowe. Z głośników płyną dźwięki dawnego miasta, odgłosy jarmarku, muzyki, biesiadników w dawnej karczmie, bitwy czy torturowanych przestępców. Na interaktywnych nośnikach multimedialnych wyświetlane są animacje. Zwiedzający mogą zobaczyć manekiny naturalnej wielkości przedstawiające mieszkańców miasta w epokowych strojach piekarza, czeladnika, kata, skazańca czy też praczki. Wyposażenie pralni, piekarni, kantoru kupieckiego, karczmy, katowni, więzienia i składu amunicji. Nie brakuje również elementów grozy takich jak repliki narzędzi tortur oraz plansz opisujących formy kar w XVI i XVII wieku. Jedna z komór poświęcona została wojennemu wątkowi w historii miasta. Zobaczymy tu więc skrzynie z zapasami broni, amunicji, beczki z prochem i halabardy. Dzięki temu dowiadujemy się, jak wyglądało niegdyś życie codzienne w Kłodzku. Jakie tajemnice skrywało, jak mieszkańcy radzili sobie z podstawowymi potrzebami.